czy samochody elektryczne są ekologiczne. Oczywiście same w sobie samochody elektryczne jak najbardziej są bardzo ekologiczne. Nie emitują żadnych zanieczyszczeń, nie sprawdzamy tam, czy te spaliny, których nie ma, coś nam zagrażają. Ale tu mowa o samych samochodach. Najważniejszym założeniem, jeśli chodzi o ekologię, jest to, w przypadku oczywiście samochodów elektrycznych, co je napędza. W jaki sposób został wyprodukowany ten prąd, który umożliwia im przecież pracę. W jaki sposób i z jakich materiałów został zbudowany sam samochód. To właśnie powinno być niejako przedmiotem badań, jeśli mówimy o samochodach elektrycznych i o ich wpływie na środowisko naturalne. Wiemy, że zwykłe spalinowe, diesle, benzyny, samochody emitują te spaliny i niebezpieczne substancje. Ale kiedy spojrzymy na ten samochód elektryczny, on nic nie emituje. Tylko musimy pamiętać o tym, że ten prąd elektryczny, który właśnie umożliwia działać tym samochodom, został w jakiś sposób wyprodukowany. Jeśli odbyło się to w sposób ekologiczny, w ten sposób, że przy tej produkcji prądu nie zostały wyemitowane do atmosfery, czy też nie powstały jakieś odpady zagrażające środowisku, to możemy powiedzieć, że ten prąd, ta energia elektryczna jest ekologiczna. Ten samochód porusza się w sposób ekologiczny. Ale jeśli ten prąd zostanie wyprodukowany tak jak na przykład w Polsce, w elektrowniach, my mamy elektrownie węglowe, nie tylko my, Niemcy, Grecy, pół świata, więcej niż pół świata ma takie same elektrownie jak my i tak samo zasnuwa nieba tymi substancjami, ale ten prąd został wyprodukowany poprzez w wyniku spalania węgla, ropy, czegoś, co emituje do atmosfery substancje niebezpieczne. Nic związanego z ekologią. I jeśli taki samochód, który jest na prąd, nic nie emituje, ale ten prąd umożliwiający jego działanie został wyprodukowany przez buchające kominami, zanieczyszczeniami elektrownie, to tej ekologii tam nie ma nic. Oczywiście są odpowiednie badania, które mówią, że na przykład samochody elektryczne jeżdżące na terytorium Polski emitują w rzeczywistości takie i takie zanieczyszczenia. Jest to związane oczywiście z tym, ile tego zanieczyszczenia przypada na przykład na 1 kW energii, a jakie zanieczyszczenia na przykład były wyprodukowane przy produkcji prądu we Francji, gdzie ta produkcja prądu elektrycznego opiera się głównie na elektrowniach atomowych. Więc oczywiście te samochody elektryczne staną się ekologiczne, kiedy ten prąd im potrzebny do życia będzie produkowany w sposób ekologiczny. Jeśli ta produkcja będzie taka jak teraz, to te samochody elektryczne właściwie nie są wcale bardziej eko niż samochody, które używamy w sposób normalny. Czy to diesla, czy benzyny, one są coraz bardziej ekologiczne, spełniają coraz bardziej rygorystyczne normy. I jeśli na przykład ten samochód elektryczny działający w Polsce będzie napędzany prądem z elektrowni węglowych, czy też tym podobnych, to on nie będzie wcale bardziej ekologiczny niż zwykły samochód, a może dojść do takich nawet sytuacji, że będzie powiązana z nim emisja tych niebezpiecznych dla środowiska i dla nas substancji o wiele wyższa niż nowy samochód nawet z silnikiem diesla. Te nowe silniki diesla są niekiedy ekologiczniejsze niż silniki benzynowe, co może niektórych zdziwić. Ale kolejna kwestia to, w jaki sposób samochód został wyprodukowany. Wiemy, że zwykłe, normalne samochody to tam jest olej, silnik, akumulator, cała masa rzeczy. Ale w przypadku samochodów elektrycznych, chociaż ten olej nie występuje, chociaż nie występują niektóre te składniki, oczywiście jeśli chodzi o silnik, o zbiornik paliwa, to samochód elektryczny potrzebuje coś takiego bardzo ważnego, czym są akumulatory. Czyli coś, gdzie jest przechowywana energia elektryczna. Produkcja akumulatorów, teraz produkujemy akumulatory według technologii, można powiedzieć, XIX-wiecznej. W tej materii ten postęp nie jest jeszcze taki duży, chociaż niektórzy wieszczą, że będą kiedyś na przykład akumulatory
grafenowe, no ale to jest pieśń przyszłości. Produkcja takich akumulatorów to jest bardzo duże obciążenie dla środowiska. Materiały, jakie są potrzebne na wyprodukowanie takiego akumulatora, obciążają środowisko. Wydobycie, produkcja tych akumulatorów też nie jest zbyt ekologiczna. Nie mówiąc o tym, że najczęściej transport tych materiałów i akumulatorów odbywa się z drugiej strony świata i ta ilość tych substancji szkodliwych wyemitowanych przez te statki, samoloty, które to transportują, czy samochody tradycyjne, też ma pewne znaczenie. Oczywiście pozostałe materiały samochodu, opony, tapicerka, szyby, karoseria, podwozie, systemy bezpieczeństwa, klimatyzacja, to wszystko również musi być wyprodukowane. Tak samo jak przy tradycyjnym samochodzie, to wszystko musi być wyprodukowane i też nie zawsze jest eko. Czyli no, narzekałem się, ale czy te samochody są ekologiczne? Jeśli prąd pochodzący z nich jest ze źródeł odnawialnych, niezaśmiecających, zatruwających środowiska, to jak najbardziej. Ta produkcja baterii, produkcja tych samochodów staje się coraz bardziej niejako ekologiczna i dzięki temu te samochody jednak stają się coraz bardziej ekologiczne, ale kiedy naprawdę staną się w takim prawdziwym stopniu ekologiczne, kiedy te samochody jeżdżące po Polsce będzie można nazwać, że są naprawdę eko, no to jednak to jest pieśń przyszłości i nie wiadomo za jak wiele lat te samochody staną się naprawdę ekologiczne i naprawdę ich użytkowanie będzie w odpowiedni sposób, pozytywny sposób wpływało na środowisko. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały i zapraszam ponownie.